jestem Lila i witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale DDOB. Dzisiaj przetestujemy sobie dwa urodowe haki, które ostatnio znalazłam na Instagramie. Pomyślałam, że fajnie byłoby podzielić się z Wami moją pierwszą opinią i w ogóle przetestować coś takiego, bo jeszcze tego nie robiłam, a bardzo chciałabym zobaczyć. Dziewczyna na tych filmikach była po prostu zachwycona. Wszystko to tak pięknie i łatwo wyglądało, także sprawdźmy sami. Jak widzicie, nie mam na sobie podkładu ani korektora, a to dlatego, że pierwszy trik to nakładanie podkładu i korektora za pomocą frotowej skarpety. Naprawdę widziałam to już prawie wszędzie i opinie były różne, niektórzy zachwalali, niektórzy nie. Jestem ciekawa, czy taka zwykła skarpeta może zastąpić gąbeczki i pędzle i czy to naprawdę działa i czy to w ogóle fajnie wygląda, jaki jest ten efekt. Także właśnie to sprawdzimy. Okej, tak jak zawsze robię te moje kropeczki z podkładu. Powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy to w ogóle zadziała. Nawet bym nie wpadła na nakładanie podkładu skarpetką. Na filmikach one to jakoś zwijały. Także zrobię tak samo. Stresuję się. Dobra, zaczynamy. Na razie to wygląda śmiesznie. Powiem Wam, że ta skarpetka na razie robi coś dziwnego z podkładem. Dziwnie to wygląda, ale jak wklepiamy, zobaczymy. Wiecie co, teoretycznie skończyłam, ale mam wrażenie, że z niektórych miejsc ten podkład został zabrany, także chyba dołożę trochę i zobaczymy, co będzie dalej. No i dalej, to samo. Niektóre miejsce się wklepuje, a z niektórych zabiera. Zresztą widzicie, jak przebijają moje czerwone policzki. Nie wygląda to dobrze. Tylko że może tego nie widzicie, ale z bliska to zrobił się taki jak ciastko trochę. Dobra, więc teraz utrwalę to, co zrobiłam pudrem i hak numer dwa. Okej, następnym hakiem będzie użycie zwykłej pomadki jako żel do brwi. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Brwi mam już zrobione, ale nie mam ich utrwalonych żelem ani niczym takim. To są trochę pomadki na palec. I utrwalamy. Wiecie co? Jestem naprawdę pod wrażeniem, bo robi dokładnie to samo, co żel. A ile kosztuje pomadka? I co najważniejsze, nie rozmazał brwi, które mam już narysowane. Tylko je utrwalił tak w miejscu. I naprawdę czuję, że są takie sklejone i że bardzo mocno się trzymają. Także nie będzie z nimi problemów w ciągu dnia. Wiadomo, że trzeba uważać i nie dociskać, żeby właśnie nie rozmazać sobie całego makijażu, ale tak leciutko dotykając i widać, że naprawdę te włoski się słuchają i idą za tą pomadką w to miejsce, gdzie dotknęłyśmy. Trik zdecydowanie na plus. Jestem pod wrażeniem i tego na pewno będę częściej stosować. Bez sensu kupować żel do brwi w takim razie, skoro to tak super działa. Okej, dokończyłam sobie resztę makijażu i teraz czas na lekkie podsumowanie. Więc trik numer jeden, w którym nakładaliśmy podkład przy użyciu skarpety, jest taki... mam mieszane odczucia, ponieważ podkład nałożył, ale w niektórych miejscach dziwnie to zaczęło wyglądać i musiałam sobie poprawić gąbeczką. Także myślę, że da się to zrobić, ale trzeba poświęcić zdecydowanie więcej czasu niż przy użyciu zwykłej gąbeczki albo pędzla. Więc myślę, że w sumie
bez szału ten trik. Trikiem numer dwa jestem zdecydowanie zachwycona, bo świetnie utrwali, pomadka utrwaliła brwi i wyglądają teraz naprawdę, naprawdę dobrze. Te włoski zatrzymają się w miejscu na właśnie cały dzień, co jest zdecydowanie na plus. Także to by było wszystko, co miałam wam do przekazania, do pokazania. Piszcie mi na dole, czy próbowałyście tych albo innych trików, co mi polecacie do przyszłego przetestowania. I oczywiście także piszcie na dole, czy podobał wam się ten filmik i czy chcecie, żebym częściej testowała takie właśnie urodowe triki, urodowe nowości. Dajcie mi znać koniecznie i ja się już z wami żegnam. Pa, pa!